W ubiegłym tygodniu ten piękny owczarek niemiecki został potrącony przez samochód i prawdopodobnie wyrzucony. Były ogłoszenia, szukaliśmy właściciela, ale nikt się nie zgłosił. Teraz przyjechał ze Strzelec Opolskich po opiece medycznej, po kontroli. Jak widać, stoi już na własnych nogach, ma się całkiem dobrze, do opolskiego schroniska i będzie czekał na adopcję. Tutaj w schronisku dostał imię, bo okazało się, że to jest dziewczynka około 8 lat. Na imię dostała Frajda, bo myślę, że będzie wielką frajdą spędzanie z nią czasu. A jest tutaj ze mną pan doktor, który właśnie opiekował się, przyjechał na tą interwencję, opiekował się frajdą. W jakim stanie jest w tej chwili ten piesek i co można powiedzieć o nim dla potencjalnych osób zainteresowanych adopcją, bo podobno zaprzyjaźniliście się. Dzień dobry, tak, zaprzyjaźniliśmy się. Piesek jest pieskiem bardzo łagodnym. Wystraszonym, tak jak mówiłem wcześniej, przepraszającym, że żyje, szukającym, potrzebującym chyba serduszka i opieki. Piesek był znaleziony przy drodze, leżąca przy drodze. Martwiliśmy się, czy nie jest połamany kręgosłup, czy nie jest połamana miednica, czy są jakieś obrażenia wewnętrzne. Po badaniach mogliśmy to wszystko wykluczyć. Piesek w tym momencie jest jeszcze na doraźnym leczeniu objawowym, przeciwbólowym. Wystraszona jest, natomiast stan zdrowia jest bez zarzutu. I pod względem apetytu, i pod względem ruchliwości, pod względem takiego wigoru i żywiołu, piesek kompletnie bez zarzutu. Czy często są takie przypadki, że jest pan wzywany do zwierząt potrąconych, porzuconych? Jak często się to zdarza u nas w regionie? W zasadzie kilka razy w tygodniu mam takie wezwania, niezależnie czy to są pieski, czy to są koty, czy to są zwierzęta wolno żyjące. W zasadzie przy ruchliwości samochodów na drodze takie zdarzenia są codziennie. Należy zawiadomić policję i policja lub straż miejska kieruje takie zgłoszenia do odpowiednich lekarzy, którzy mają terytorialnie podpisane umowy na zajmowanie się tymi zwierzętami. Piękny, radosny pies. Tutaj dostał imię Pajac, ale zachowuje się tak radośnie, że na pewno trochę robi z siebie pajacyka. Jego historia jest co najmniej dziwna, bo został przywiązany sznurkiem do ogrodzenia tutaj przy schronisku. Jak to było? Po godzinach otwarcia schroniska pies został przywiązany. Na następny dzień pracownicy o godzinie 7 rano psa znaleźli, a pies został przywiązany o 18 z wyposażeniem, czyli plecakiem, w którym był list od właściciela, że sytuacja życiowa mu się zmieniła, pies siedzi sam w domu cały czas i niszczy, a pies kończy rok dopiero teraz pod koniec listopada, więc nie dziwota, że niszczy. Urósł z małej kuleczki na dosyć sporego psa. No i teraz pan przywiązał go do płotu zamiast osobiście oddać. Jest taka szansa, że pan był spoza Opola i dlatego się tak zachował, bo normalnie mieszkańcy Opola w godzinach otwarcia schroniska mogą oddać swojego psa do schroniska. Jednorazowa opłata 100 zł plus książeczka zdrowia psa. Była też książeczka zdrowia psa ze szczepieniami trzykrotnymi na choroby zakaźne, ale niestety pies nie miał szczepienia na wściekliznę. Kwarantanna się skończyła, pies został zaszczepiony na wściekliznę i po raz pierwszy dzisiaj dokazuje na wybiegu, a jest tak energiczny, że dostał na imię Pajac. Pajac jest przefantastyczny, przeuroczy, bardzo energiczny i przepiękny. Można się zgłaszać już tutaj swoje zainteresowanie pajacem. Można się zainteresować i jak przejdzie te wszystkie pozostałe leczenia, to na pewno będzie gotowe do adopcji. Pamiętajmy, że spacery są wskazane, takie zapoznawcze. Pajac, pokaż się. Proszę zobaczyć. Pajac, chcesz mieć dom? Pajac? Pajac jest fantastyczny. Polecamy do adopcji. Interwencje w sprawie zwierząt i potrącone czy porzucone zwierzęta często wiążą się z ingerencją policji, ale policja jest po to, żeby pomóc w takich sytuacjach, które często są bardzo trudne. Proszę powiedzieć, jak wygląda wasze działanie, kiedy jesteście wzywani do jakiegoś potrąconego, zaginionego psa, czy do jakiejś interwencji, czy są wyciągane konsekwencje, kiedy złapiecie na przykład kogoś, kto przywiązał psa, porzucił go w barbarzyński sposób w lesie? To przede wszystkim zachęcam
wszystkich mieszkańców Opola okolic, żeby zgłaszać nam tego typu interwencje. Pragnę przypomnieć, że policjanci działają na wezwanie i tutaj musimy posiadać po prostu taką informację, że do takiego zdarzenia doszło. Tutaj tak naprawdę ten katalog związany z przestępstwami przeciwko zwierzętom jest bardzo szeroki, bo przy znęcaniu mówimy tak naprawdę w sytuacji, kiedy jeśli opiekun tego zwierzęcia na przykład nie zapewnia mu wody czy pożywienia, czy wystawia go na przykład na negatywne warunki atmosferyczne. Również o znęcaniu mówimy w sytuacji, kiedy opiekun psa lub kota takie zwierzę po prostu pozostawia gdzieś. Na przykład w takiej sytuacji, jak pani wspomniała, taki pies zostanie przywiązany gdzieś w lesie czy na jakimś parkingu. Wtedy mówimy tak naprawdę o przestępstwie znęcania się nad zwierzętami. Tutaj kodeks karny przewiduje karę do 3 lat więzienia, ale tak jak wspomniałem na samym początku, musimy o takiej potrzebie mieć informację. Wtedy policjanci właśnie przyjadą na miejsce, tego psa odpowiednim służbom przekażą, bo tutaj służby gminne i weterynaryjne za takimi zwierzętami się dalej zajmują. No i wtedy już możemy działać, ustalać osobę odpowiedzialną za tego typu przestępstwo. Jeśli mamy sytuację, kiedy potrącimy na przykład takie zwierzę gdzieś na drodze, w takiej sytuacji zawsze warto właśnie poinformować policjantów. Nie bójmy się jakichkolwiek konsekwencji. Z naszej strony, ze strony kierowcy, który potrącił takie błąkające się zwierzę, no takich konsekwencji nie będziemy wyciągać. Tutaj obowiązek dbania o zwierzę na przykład gospodarcze lub też domowe spoczywa na właścicielu takiego psa, a na miejscu policjanci zabezpieczą właśnie teren, tak żeby nie doszło do jakichś innych, jeszcze gorszych konsekwencji, no i powiadomimy służby weterynaryjne, z którymi po prostu współpracujemy na co dzień. Psy są Wam generalnie bardzo bliskie, również z tego powodu, że macie oddział policyjny, gdzie funkcjonariuszami są czworonogi. Ile teraz macie takich czworonożnych funkcjonariuszy? Dokładnie. W Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Opolu mamy właśnie taką komórkę związaną z psami służbowymi. Tych psów jest kilkadziesiąt. One tak naprawdę rotują, bo część starszych funkcjonariuszy, psich funkcjonariuszy odchodzi na zasłużoną emeryturę. Część nowych, młodych psów tutaj dochodzi. Taka jednostka tak naprawdę jest bardzo często wykorzystywana, bo zarówno w służbie patrolowej, jak i w służbie tropiącej. Takie psy również bardzo dobrze sprawdzają się, jeśli chodzi o wykrywanie na przykład zapachu narkotyków, więc przy takich również sprawach ci nasi psi funkcjonariusze nas wspierają.